Szczęść Boże. Kochani, pomyślałem sobie, że nagram wideo, nagram kazanie wideo, ponieważ dzisiaj nie było okazji do tego, żeby mówić w kościele wobec was, a wiem, że są tacy, którzy czekają na te kazania, więc pomyślałem sobie, że parę słów z mojego pokoiku nagram i przepraszam, że tam w tle troszeczkę jest bałagan, ale stwierdziłem, że nie będę się bawił, nie będę udawał, że mam wszędzie tak ładnie wszystko czysto i prosto i nie posprzątałem, więc sorry za ten mały tam z tyłu pierdzielnik. Galimatias, ale nie o tym. Chciałbym parę słów do dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii, której sigla macie w opisie. Ewangelii, która opowiada o uczniach z Emaus. Proszę was, żebyście sobie w tym momencie zatrzymali to wideo i przeczytali tę Ewangelię, dobra? I jeśli już to zrobiliście, to chciałbym was zachęcić do takiej medytacji, do takiego wejścia w tę Ewangelię. Ewangelię, która opowiada historię tak naprawdę o każdym z nas. Oczywiście mamy tam opis spotkania Jezusa z jego dwoma uczniami, którzy podążają do wioski Emaus, ale są to ludzie, z którymi możemy bez problemu się utożsamić. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak uczniowie z Emaus, jesteśmy ludźmi często pogrążonymi w smutku, pogrążonymi w rozpaczy, w niechęci, w rezygnacji z różnych powodów. Akurat uczniowie z Emaus to są ludzie, którym zabito Pana, którym odebrano ich jedyną nadzieję, bo oni się spodziewali, bo spodziewali się, że będzie tak i tak. Spodziewali się, że Jezus zrobi to i tamto. A okazało się, że ich nadzieje zostały zawiedzione przez tego, któremu tak bardzo ufali. Uczniowie z Emaus to jest obraz ludzi, którzy idą za Jezusem, są blisko Niego, słuchają Go, ale przychodzi taki moment, ja bym to nazwał weryfikacji różnych oczekiwań, weryfikacji nadziei, które w sobie noszę. Idę za Jezusem, no niby mi na Nim zależy, niby Go słucham, ale tak naprawdę gdzieś tam niziutko w serduszku chowam takie ukryte pragnienia, ukryte takie oczekiwania, które Jezus oczywiście powinien spełnić. Bo ja się spodziewam, że Jezus zrobi to i tamto, że Jezus zrobi tak, jak ja sobie oczywiście życzę. Ale uczniowie z Emaus to nie tylko tacy uczniowie, którzy mieli jakiś tam swój interes w chodzeniu za Jezusem, ale to są ludzie, którzy naprawdę byli blisko Jezusa, którzy cieszyli się Jego bliskością, którzy doświadczali Jego mocy, widzieli Jego cuda. No i w pewnym momencie sprawa się rypła, wszystko poszło w piach, wszystko się zepsuło, wszystko się złamało. I są to ludzie, którzy są pogrążeni w smutku, pogrążeni w rozpaczy. Są to ludzie, którzy są zapatrzeni we własny smutek, we własną tragedię, we własną stratę. Ja o tym dużo mówiłem w poprzednich nagraniach w czasie i Wielkiego Tygodnia, i potem Wielkanocnych dni, więc nie chcę się za bardzo powtarzać, ale warto zobaczyć, że my często Jezusa nie widzimy dlatego, bo się zapatrujemy, jesteśmy zapatrzeni w to, co tracimy. Jesteśmy zapatrzeni we własne straty, własne bolączki, we własne smutki. I możemy się tak bardzo w to zapatrzyć, jak zawsze, językowa pomyłka, to już standard. Możemy się tak po prostu sfokusować na tym, co tracimy, co straciliśmy, że nie widzimy czegoś więcej. Smutek, poza momentami, kiedy daje nam taką chwilę do jakiejś refleksji, dzięki smutkowi możemy wejść w głąb serca, jest też takim doświadczeniem, które przymyka oczy na coś więcej. Chociażby teraz mam takie poczucie, że żyjąc w czasie pandemii, w czasie zamknięcia, w czasie koronawirusa, my jesteśmy strasznie zapatrzeni w statystyki, w smutki, w kolejne nowości, to szczepionce, fake newsy, po prostu tego jest multum i można się tak na tym sfokusować, na tej tragedii całej wszechświata, że nie zobaczy tego, co jest więcej. Spróbuj dzisiaj sobie tak wyobrazić, że to ty jesteś takim uczniem, który idzie do Emaus, że jesteś kimś takim, kto, przepraszam za brzydkie słowo, troszeczkę ucieka albo spierdziela z Jerozolimy do Emaus, ponieważ świat mu się załamał. To jest bardzo ważny obraz, że uczniowie idą z Jerozolimy do Emaus. Uciekają od miejsca, gdzie się wszystko wydarzyło, gdzie wydarzyło się to, co najważniejsze, i idą do jakiejś wioski Emaus. Chcą jakby się oddalić od tego, co było dla nich ważne. To jest pokusa, że kiedy jest mi smutno, kiedy jest mi źle, żeby się od Jezusa oddalić. Odejść, darować sobie.
co jest jeszcze ważne w tej Ewangelii? Ważne jest to, że ci uczniowie spotykają tego Jezusa w doświadczeniu smutku. Spotykają go wtedy, kiedy pozwalają mu wejść w ten smutek. Oni nie wiedzą jeszcze, że to Jezus obok nich stoi. Komicznie zarzucają mu wręcz to, że jest jedynym, który nie wie, co się wydarzyło, chociaż Jezus wie najlepiej, no bo to jego zabito. Jezus, to co robi kapitalnego, to pozwala uczniom wypowiedzieć ten smutek, wypowiedzieć zawiedzione nadzieje, pretensje. I wtedy, kiedy oni to robią przed Jezusem, wtedy powolutku opadają im ich łuski z oczu. To jest coś, co Jezus robi też z nami. W czasie modlitwy mogę Jezusowi opowiedzieć o moim smutku, o mojej tragedii, mojej zawiedzionej nadziei, o tym, że coś mi nie wyszło, że ja się spodziewałem, że się wydarzy to i tamto, a się nie wydarzyło i z tego powodu sobie nie radzę dzisiaj. Weź opowiedz dzisiaj Jezusowi na modlitwie o tym, co jest twoją zawiedzioną nadzieją, co jest twoją porażką, co jest twoją totalną przegraną. Bo dam sobie rękę uciąć, że wielu z was, którzy to oglądacie, to jesteście trochę jak uczniowie z Emaus, że jesteście wręcz zanurzeni w smutku. Ba, mi się to zdarza. To, że teraz przed tą kamerą się tak uśmiecham i próbuję tutaj troszeczkę czarować i mówić tak w miarę pozytywnie, to uwierzcie, że ja też mam swoje takie chwile, takie dni, a czasami tygodnie, dłuższe okresy, kiedy jestem jak uczeń, który idzie do Emaus, zapatrzony we własny smutek, porażkę, ból, cierpienie, jakieś tam wyobrażenia, nadzieje, zawiedzione pretensje. I to, jeśli się w tym za długo siedzi, to można naprawdę pobłądzić. Dlatego spróbuj dzisiaj troszeczkę tak swój wzrok odwrócić. Spróbuj się sfokusować, złapać ostrość na coś innego. Tak samo jak kamera może złapać w tej chwili ostrość na coś innego, na moją dłoń, a potem z powrotem na mnie. Tak czasem też trzeba w życiu duchowym troszeczkę odwrócić wzrok i się skupić na czymś innym. Weź se zapal dzisiaj świeczkę, weź se włącz jako taki podkład, jako taki background, jakąś muzykę w tle spokojną, otwórz Słowo Boże, przeczytaj tę historię uczniów i zobacz, że Jezus w tej drodze do Emaus tobie towarzyszy. Że to jest Bóg, który nie odchodzi wtedy, kiedy jesteś jak uczeń w Emaus, który smęci, który sobie nie radzi. Jezus jest obecny. Ja o tym już mówiłem w czasie innego nagrania, więc tylko się powtórzę teraz. Ten szczegół, że Jezus stał się dla nich niewidoczny. Pamiętam wykłady księdza Mickiewicza, naszego biblisty palotyńskiego, który powiedział, że dosłownie można to tłumaczyć jako, że Jezus stał się dla nich niewidoczny. On tam dalej se z nimi siedział, dalej ich słuchał, ale stał się dla nich niewidoczny. Jakby zaprowadził uczniów na etap wyżej i to jest taki etap, na którym też my jesteśmy. To, że Jezusa nie widzę, to nie znaczy, że Go nie ma. Jezus jest, jest obecny, choć niewidoczny. Tak jak to kiedyś było, nie wiem, czy pamiętacie, gadu-gadu, można było sobie ustawić status na niewidoczny, nie? Pamiętacie? I mogłeś być niewidoczny, ale dalej na tym gadu-gadu byłeś. Tak samo jest z Jezusem. On jest na tym gadu-gadu codzienności, gadu-gadu twojej relacji z Nim. Jest niewidoczny, ale jest obecny. Dlatego możesz być pewien, że On z tobą jest. Ja sobie tak myślę nawet, że On gdzieś tu albo i tu stoi i się przysłuchuje i patrzy się z takim może uśmieszkiem, że se gadam do kamery. Ale jest obecny tutaj, tu. Jakby tu jest obecny w twoim tutaj życiu, w twoim serduchu. Weź go tam szukaj. Okej. Okay. O, ale się nagadałem. Ale tak jakoś miałem straszne pragnienie, żeby zaraz po tej mszy akademickiej dzisiaj nagrać takie krótkie kazanie do was, więc dziękuję, że to zobaczyliście. I prośba, jak każdy rasowy youtuber, proszę was na końcu o parę rzeczy. Pierwsze, daj subskrypcję, drugie, daj łapkę w górę, trzecie, daj komentarz. Nie tylko po to, żeby zasięgi były większe, ale też to dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ kiedy mówisz mi, piszesz mi o tym, jak to wszystko wygląda, co ci to dało, to ja wtedy też wiem, jak to tworzyć. I jeśli chcesz, to weź to tam, poślij dalej do ludzi, którzy tego potrzebują, bo wiecie co, tak naprawdę ten kanał pod moim imieniem i nazwiskiem to tworzę ja i ty, Miziu, ja i ty, więc zapraszam cię do tego, żeby gdzieś to posłać dalej. Dzięki, do zobaczenia znowu, z Panem Bogiem, niech cię błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty, amen.
hołk z Bogiem.